Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego to dwa najpoważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie świat. Zmiana klimatu globalne ocieplenie. Według prac naukowych, które odnoszą się do tematu zmian klimatu, potwierdzają, że to człowiek jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie. W przeciągu kilkuset tysięcy lat klimat planety ulegał zmianom. Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, ocieplenie klimatu. Cenne informacje na temat stężenia gazów cieplarnianych dostarczają pęcherzyki powietrza uwięzione w lodzie, w lodowcach. Od 800 tysięcy lat nie było nigdy tak wysokiego stężenia CO2, jak i innych gazów w atmosferze. CO2 w głównej mierze przyczynia się do podwyższania średniej temperatury, czyli do ocieplenia klimatu. Stężenie tego gazu wzrosło na przestrzeni wielu epok od około 280 ppm do panujących dzisiaj wartości powyżej 400 ppm. Pierwszym obszarem, który osiągnął powyższą wartość stężenia gazu jest Arktyka w 2012 roku. W 2016 roku cały świat osiągnął tę wartość. Przyczyny: spalanie paliw kopalnych, osuszanie terenów podmokłych, intensywne użytkowanie gruntów, wycinanie lasów. Porównując, w wyniku istniejących procesów naturalnych do atmosfery dostaje się 0,3 miliarda ton CO2 na rok, a 30 miliardów ton CO2 na rok w wyniku działalności człowieka. Dwutlenek węgla, który wytwarzają żywe organizmy, nie przyczynia się do wzrostu tego gazu cieplarnianego, gdyż ulega pochłonięciu według odpowiednich naturalnych cykli. Główne gazy cieplarniane: GHG: CO2, CH4, N2O, O3, perfluorowęglowodory. Fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej, stężenia danych gazów cieplarnianych dla roku 2017 w stosunku do 1750 wzrosły następująco: CO2 o 46%, CH4 o 157%, N2O o 22%. Dwutlenek węgla w atmosferze powoduje zatrzymanie części ciepła z Ziemi. Więcej CO2 to więcej wychwytywanego ciepła, co prowadzi nieuchronnie do wzrostu globalnej temperatury i zmiany klimatu. Zmiana klimatu-skutki: ocieplenie klimatu, zmiana wzorców pogodowych charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, częste ekstremalne temperatury cieplejsze, mniej mroźne i śnieżne zimy, temperatury bliskie 0, krótszy czas jesieni i wiosny, upalne lata, częstsze, ekstremalne warunki pogodowe, opady gradu, gwałtowne burze, nierównomierne opady, długie okresy bez opadów, jak i nagłe gwałtowne opady, powodzie, silne wiatry, fale upałów. Susze, pożary lasów i straty w rolnictwie, tereny wilgotne, klimat jeszcze bardziej wilgotny, a tereny suche i jeszcze większe susze ekosystemy, rośliny, zwierzęta zmiana zasięgu i obszarów występowania wszelakich gatunków ingerencja w cykle rozrodcze zaburzenia ich wpływ na przebieg okresów wegetacji. Zmiana różnorodności biologicznej, migracja gatunków z krajów cieplejszych do nas, a ucieczka gatunków nieprzystosowanych do coraz cieplejszego klimatu. Wzrost intensywności sztormów na Morzu Bałtyckim, postępująca silnie erozja, co wpływa na większą podatność na powodzie w miejscowościach przybrzeżnych. Około 70% wybrzeża w Polsce już uległa erozji. Zmniejszanie pokrywy lodowej i śnieżnej. Niszczone są naturalne miejsca występowania, topnienie pokrywy lodowej w Arktyce, stepowienie obszarów Europy, powodzie, pożary lasów. Następuje wymieranie gatunków roślin i zwierząt. W odstępie zaledwie 100 lat wymarło 200 gatunków kręgowców. Ocieplanie klimatu wpływa na bioróżnorodność szacuje się, że w ciągu najbliższych 50 lat wyginie około 15 do 37% gatunków zwierząt. Organizmy preferujące niższe temperatury są zmuszone do zawężenia swojego areału. Zmiany są groźne dla gatunków wędrujących, migrujących i pozostających w relacjach z innymi zwierzętami. Zaburzenia w sieciach troficznych, stres cieplny u roślin i zwierząt. Z badań przeprowadzonych przez IPCC wynika, że już wiele organizmów zostało zmuszonych do zmiany miejsca zasiedlenia, tras migracyjnych, trybu aktywności, co w konsekwencji doprowadzi do ich wyginięcia. Woda. Dostępność wody jest ściśle zależna od opadów i jej parowania. Przewiduje się, że na terenach północnych i południowych oraz nieznacznych strefach równikowych wzrośnie liczba opadów. Spadną w strefach umiarkowanych, subtropikalnych i półpustynnych. Duża ilość powodzi, jak i suszy w danych częściach globu. Spada poziom wody w rzekach z uwagi na upały i małe ilości opadów. Produkcja żywności. Z uwagi na ograniczoną dostępność wody i wysokie temperatury uprawa utrudniona. Zwierzęta hodowlane wrażliwe na suszę i zmiany temperatur upał. Z uwagi na ocieplenie, nowe tereny dotychczas w strefach chłodniejszych będą miały możliwość być użytymi do hodowli i uprawy. W strefach tropikalnych i subtropikalnych będzie to niemożliwe, z uwagi na i tak występujące tam gatunki bliskie tolerancji na panujące tam naturalnie temperatury. Skutki społeczno-ekonomiczne Wpływ na warunki rozwoju. Występuje wzrost energii zużywanej do ochładzania mieszkań w trakcie silnych upałów. Problemy z transportem drogowym i kolejowym z uwagi na silne wiatry, gwałtowne opady, powodzie. Przykładowo, podwyższenie poziomu morza o 1 m spowoduje zmniejszenie powierzchni Bangladeszu aż o 17,5%. Ludzie, miliony, zostaną zmuszeni do migracji. W zagrożeniu miasta znajdujące się w pobliżu brzegów z wodą. Nowy Jork, Bombaj, Szanghaj. Zdrowie. Przenoszenie chorób zakaźnych. Podatność na choroby. Pogarsza się jakość powietrza. Przy wysokich temperaturach w miastach zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu reagują ze światłem, w wyniku czego powstają silne utleniacze, takie jak aldehydy, ozon. Powstające ekstremalne warunki pogodowe odpowiedzialne są za około 20% udarów mięśniowo-sercowych. Stres organizmu na ciepło, zimno, zmiany ciśnienia. Choroby układu krążenia i układu oddechowego zwiększają się wraz ze wzrostem częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zmiana występowania wektorów, jak na przykład kleszcze, większy zasięg występowania. Z uwagi na gwałtowne zjawiska pogodowe, jak huragany, powodzie, większa liczba zgonów, zakażona woda, pożywienie, zanieczyszczone powietrze, choroby, wzrost zachorowań na nowotwory skóry, odwodnienia, nasilanie się alergii i astmy, liczba zachorowań na boreliozę w Polsce. Uproszczony schemat powiązań między systemami wpływającymi na klimat i zasoby wodne. Emisje gazów cieplarnianych klimat, zasoby wodne podaż i popyt zagospodarowanie przestrzenne zapotrzebowanie na żywność ludność, styl życia gospodarka technologia. Przykładowe skutki i porównanie wzrostu średniej temperatury o 1,5 stopnia oraz o 2 stopnie. Średnia temperatura na Ziemi ciągle rośnie. Wzrost temperatury topnieją lodowce. Poziom wody w morzach zwiększa się. Globalna średnia temperatura powierzchni. Globalny średni poziom morza. Pokrywa śnieżna półkuli północnej. Pokrywa śnieżna ulega zmniejszeniu. Biały kolor śnieg, żółty lód. Przeważnie zimę opady śniegu minusowe temperatury w Polsce można było już zaobserwować z początkiem grudnia. Obecnie warunki zimowe obserwowane są dużo później. W okolicach końca roku czy początku nowego. Obrazuje to fakt wzrostu średniej temperatury na terenie Polski. Na całym świecie wzrośnie ryzyko występowania powodzi. Częstotliwość występowania powodzi wzrost spadek. Zgodnie z raportem FAO, na przestrzeni 30 lat liczba katastrof naturalnych zwiększyła się aż o połowę. Straty ekonomiczne związane z tymi katastrofami są bardzo duże dane z 2013 roku ucierpiały około 2 miliardy ludzi. Liczbę katastrof naturalnych w latach 1980-2014 przedstawia poniższa tabela. Wszelkie wymienione wcześniej konsekwencje wpływają na ludzi, zwierzęta i rośliny. Drzewa zaczynają szybciej obumierać. Oceany pochłaniają część energii z globalnego ocieplenia, podgrzewanie się warstw powierzchniowych, zmiany w liczebności organizmów morskich. Wiele pestycydów jest nieskuteczna lub mniej skuteczna w podwyższonych temperaturach, np. permetryna pestycyd. Która powinna działać na komary przenoszące chorobę zwaną żółtą gorączką dengę. Jednym z wielu różnych aktów prawnych jest akt określający działania mające na celu zmniejszenia emisji gazów. Porozumienie paryskie 4 listopada 2016 roku. Zgodnie z tym dokumentem kraje zobowiązały się do zastosowania planów, które nie dopuszczą do przekroczenia wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza do końca XXI wieku. Jedna z poważniejszych konsekwencji globalnego ocieplenia to rozmarzanie wiecznej zmarzliny, co już następuje. Około 24% półkuli północnej była przez nią zajmowana tereny Alaski, Rosji i Kanady. Nastąpią przesycenia gleby, zmiany stosunków wodnych, spływy powierzchniowe. W wiecznej zmarzlinie znajdują się zamrożone ogromne ilości CO2 i CH4. Są to ilości w skali milionów ton. Uwolnienie do atmosfery takich ilości gazów cieplarnianych będzie się odzwierciedlało tylko negatywnymi skutkami. Obszary narażone najbardziej na postępujące zmiany klimatu dla Europy. Wszystkie obszary ulegają, ulegną zmianom ale w szczególności tereny południowe i południowo-wschodnie. Już teraz widoczne są tu wzrosty maksymalnych temperatur, zmniejszenie sumy opadów, a więc i poziomu rzek, co jest powiązane ze suszami i pożarami, mniejszymi plonami i zanikaniem różnorodności biologicznej. Tereny przybrzeżne i obszary równinne Europy Zachodniej Większa częstość powodzi z uwagi na zwiększający się poziom mórz i ryzyko sztormów. Zubożenie ekosystemów wodnych, zakwaszanie wód dwutlenek węgla, wyższa ich temperatura. Arktyka Topnienie lodu. Zmiany na przestrzeni lat. Cykl sezonowy, anomalie temperatury globalnej z uwzględnieniem miesięcy. Globalna średnia roczna zmiana temperatury powietrza na powierzchni: jednolita czarna linia to globalna średnia roczna, obszar szary to niepewności. Gazy cieplarniane nie ulegają wzrostowi poprzez erupcje wulkaniczne, nie wynika to z procesów naturalnych, lecz z działalności człowieka. Anomalie na przestrzeni danych dekad, poczynając od 1901 do 1910 roku. Przechodząc przez kolejno 10 dekad do obecnej sytuacji 2011-2018, kolor żółty, pomarańczowy i czerwony to nasilanie wzrostu temperatury. Wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza. Mieszkańcy Tuwalu wyspa 1 metr nad poziomem morza z powodu podnoszącego się poziomu wody przenoszą się masowo na Nową Zelandię. Blaknięcie i wymieranie koralowców. Farmy opuszczane przez rolników ze Stanów Zjednoczonych, Środkowy Zachód. Narastanie suszy na terenie środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Zielone tereny pola Teksasu, Kansas i Oklahomy upodabniają się do stref półpustynnych. Brak możliwości upraw, rolnictwa i hodowli bydła. Wioski w Alpach zagrożone lawinami topnienie zmarzliny tam obecnej. Huragany Morze Śródziemne, Hiszpania, Atlantyk Południowy. Wzrost temperatury o 2 stopnie Celsjusza. Racjonowanie wody w Chinach. Południowe Chiny po wodzie, północna część susze. Opady monsunowe tak daleko nie docierają. Powstają burze piaskowe. Zanik lodowców w Himalajach, największe rzeki Chin deficyt wody za mało na rolnictwo, przemysłu i dla ludności. Pożary w lasach Kanady, znaczne ilości dwutlenku węgla uwolnione do atmosfery, fale upałów w Europie charakterystyczne dla północnej Afryki, ofiary śmiertelne, sieci energetyczne przeciążone z uwagi na używanie klimatyzacji. Dodatkowa emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw zasilających klimatyzatory, co jeszcze bardziej przyspiesza efekt cieplarniany. Mieszkańcy z terenów śródziemnomorskich uciekają do północnej Europy. Spadek produkcji zbóż w Indiach. Powodzie w Indiach, Nepalu i Bangladeszu. Arktyczna Tundra zielenieje. Na północy pojawiają się lasy. Mieszkańcy Peru, Ekwadoru i Boliwii kierują się na wieś, gdyż cierpią z powodu braku wody. Niedostatek prądu za mało wody potrzebnej do elektrowni wodnych. Zakaz połowu na Morzu Północnym z powodu zaniku populacji dorsza protest rybaków. Huragan w Zatoce Meksykańskiej. Nowa kategoria skali huraganów. Wzrost kwasowości oceanów. Z uwagi na pochłanianie dwutlenku węgla, organizmy morskie giną. Podstawa łańcucha troficznego plankton ginie. Wzrost temperatury o 3 stopnie Celsjusza. Źródło indusu lodowce zanikły. Susza w Pakistanie i wzrost śmiertelności z uwagi na wzrost populacji a ograniczone zasoby. W Kalifornii brak wody, pożary szaleją. Wielkie tereny Stanów Zjednoczonych dotknięte największą suszą w historii. Zanik rzeki Colorado. Ucierpiało rolnictwo, brak wody do przemysłu i dla ludzi. Brak wody bieżącej w San Francisco, Los Angeles. Drastyczne przepisy dotyczące racjonowania wody. Sucha roślinność płonie. Nowy Jork pod wodą. Powódź. Próba odsalania wody do picia, ale za mała skala. Kalifornia przypomina pustynię. Huragany we Francji i Hiszpanii. Wysokie temperatury w Afryce Południowej. Narastająca śmiertelność z głodu. Biegun Północny bez lodu. Obecna tam woda zamiast odbijać jak lód padające promienie słoneczne, to pochłania tę energię. Nagrzewanie planety ten sam wpływ co gazy cieplarniane. Susza w Ameryce Środkowej. Wzrost temperatury o 4 stopnie Celsjusza. Aleksandria i cały obszar Nilu jest pod wodą. Brak lodowców alpejskich. Śnieg poniżej 2500 metrów bardzo sporadycznie. Nowe rekordy średnich temperatur dla wszystkich kontynentów. Nieodwracalne zmiany w ekosystemach. Katastrofy naturalne gospodarcze żywnościowe ekologiczne surowcowe rozpad społeczeństwa sztorm i powodzie w Anglii. Kolej transsyberyjska zamknięta przez roztopy. Wzrost temperatury o 5 stopni Celsjusza. Strefy klimatyczne zostają przesunięte. Populacja ludzi maleje. Obszary pustynne powiększają się. Największe miasta są opuszczone z uwagi na brak pożywienia, wody i obszary pustynne. Ludzie uciekają na północne tereny antarktyczne. Z uwagi na destabilizację pokładów hydratu metanu, tsunami dociera do wybrzeży Alaski. Wzrost temperatury o 6 stopni Celsjusza. Zaburzenie cyklu węgla, gazy cieplarniane pochodzące od człowieka nie są już pochłaniane przez ląd z uwagi na obszary pustynne, wymieranie roślin i dodatkowe ich ogromne ilości z wiecznej zmarzliny. Zakwaszone wszelkie wody również przestały je pochłaniać. Rozpad zorganizowanych społeczeństw Źródła: Opracowanie Aleksandra Kustra, studentka czwartego roku biotechnologii na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz pierwszego roku technologii ochrony środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Dziękujemy za uwagę. Czytał Robert Delegiewicz.